Słuchacie Radia Bielsko w piątkowe przedpołudnie, 14 dzień października. W studiu Radia Bielsko moimi gośćmi Marcin Ślimak, Mirosław Kajstura, biuro prawne MS Signum. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Niespełna miesiąc temu w tym miejscu spotkaliśmy się, wychodząc poniekąd naprzeciw małym i średnim przedsiębiorcom, którzy popadają w kolejne problemy związane z wydatkami, z kosztami utrzymania swojej działalności firmy. No właśnie, dzisiaj ten temat będziemy kontynuować, natomiast ja chciałem zapytać, o co najczęściej ci mali i średni przedsiębiorcy pytali po naszym ostatnim spotkaniu i waszym dyżurze MS Signum. Oddźwięk po ostatniej audycji był dosyć szeroki. Osoby dzwoniące zadają konkretne pytania dotyczące ich sytuacji finansowej, przede wszystkim związanej z tym, iż z jednej strony, tak jak tutaj mówiłeś, Łukaszu, mamy kwestie dotyczące wzrostu kosztów prowadzonej działalności, przede wszystkim są to koszty energii, z drugiej strony mamy negatywny skutek związany ze spadkiem sprzedaży, czyli ograniczeniem przychodów. To wszystko w tym przypadku przedsiębiorstw odbija się oczywiście na płynności, czyli na ilości gotówki, którą przedsiębiorcy dysponują. Skutek tego jest taki, że rozpoczynają się problemy ze spłacaniem zobowiązań, co w wiadomo, że w przeciągu kolejnych tygodni, miesięcy może doprowadzić do zamknięcia czy likwidacji firmy. I pytania dotyczyły w tej sytuacji tego, co należałoby zrobić na tym etapie, jakie podjąć kroki celem porozumienia się z wierzycielami, zawarcia jakichś ugód czy podjęcia innych czynności, które doprowadziłyby do tego, iż sytuacja firmy byłaby pod kontrolą. Pojawiło się ostatnio takie porównanie, że prowadzenie firmy małego, średniego przedsiębiorstwa, biznesu, to trochę też jak prowadzenie siebie. Mam tutaj na myśli zdrowie. No i tu pojawia się bardzo ważne w kontekście całej tej naszej dyskusji słowo profilaktyka. Porównanie, tak jak przytoczyłeś, do profilaktyki jest to bardzo ważne korzystanie z usług poradnictwa gospodarczego, prawnego podczas prowadzenia działalności gospodarczej, które niejednokrotnie może zapobiec trudnym sytuacjom. Stan chorobowy można porównać tutaj do firmy już w kłopotach. Dlaczego jest to takie istotne? Dlatego, że z doświadczenia, które posiadamy i z tego, co widzimy w przypadku osób, które z nami się kontaktują, które korzystają z naszej pomocy, to jest wyczekiwanie zbyt długo z podjęciem decyzji co do dalszych kroków dotyczących firmy. Większość przedsiębiorców wciąż jakby żyje w takim przekonaniu, że niezależnie od problemów, których doświadcza firma, zewnętrznych, wewnętrznych, poradzą sobie z wszystkim sami. Niestety w wielu przypadkach widzimy, że nie jest to możliwe, bo o ile dany przedsiębiorca jest specjalistą w jakiejś branży, potrafi sprzedawać, potrafi świadczyć usługi, to zwykle w tej innej części, która dotyczyłaby właśnie jego zobowiązań, zwykle nie ma wiedzy, a to powoduje później negatywne skutki dla firmy. No jak i oczywiście dla niego samego. Panowie, ja jestem małym przedsiębiorcą. Czasy mamy ciężkie, ale owszem, odczułem te wszystkie podwyżki cen prądu, cen gazu. Odczułem także niższe zainteresowanie moimi usługami ze względu na to, że inflacja, że ludzie mają odrobinę mniej pieniędzy. W takim razie proszę mi powiedzieć, co ja mogę zrobić, mając na uwadze wspomnianą profilaktykę, jako mały przedsiębiorca, który czuje, że jest mniej, ale ma jeszcze za co płacić pensje pracowników, opłaty za gaz, za inne rachunki i ma za co żyć. Jak mam patrzeć w przyszłość? No jakby tutaj sam sobie już odpowiedziałeś po części zadając to pytanie. Jeśli już zauważasz, że masz pewne problemy albo przewidujesz, że one mogą za chwilę się pojawić w związku z tym, że osiągasz mniejsze przychody, to jest to właśnie ten ostatni moment, kiedy należałoby rozważyć spotkanie z specjalistą, spotkanie z osobami, które są w stanie zapoznać się z sytuacją firmy i wdrożyć jakiś plan, może nie od razu naprawczy, bo to jakby ma takie negatywne odzwierciedlenie, ale jakiekolwiek działania na przyszłość, które spowodują, że nie nastąpi eskalacja problemów. Konsekwencje problemów, które pojawiają się w działalności gospodarczej, przenoszą się na życie prywatne i życie rodziny, która ponosi odpowiedzialność niejednokrotnie za kłopoty powstałe podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Proszę, powiedzcie, jaki przykład z ostatnich tygodni, miesięcy, ciężkich czasów małych i średnich przedsiębiorców potraficie wymienić? Czyli człowiek, który jeszcze nie jest w tarapatach, ale gdzieś tam na plecach czuje słaby powiew, oddech tych wszystkich problemów. Jak wy mu pomogliście? Jak pomagacie? Jak przeciwdziałacie jego problemom? Przypadek, o którym tutaj powiedziałeś, to jest niestety przypadek wciąż jeszcze rzadki, ale staramy się na tyle docierać do słuchaczy. Ostatnio spotkaliśmy się z klientem, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, czyli najbardziej popularną formę. Dotychczas ta jego działalność przynosiła mu dosyć
duże, stabilne przychody, mógł pokryć wszystkie koszty, czy nie brakowało na żadne wydatki. Niemniej jednak zauważa, iż od kilku miesięcy, a na pewno w perspektywie kolejnych kilku miesięcy, nastąpił i nastąpi spadek sprzedaży, co w sposób oczywisty spowoduje, iż będzie miał mniej gotówki na pokrycie swoich wydatków. Jego pytanie było zasadnicze. Co my możemy zrobić już, co możemy zredukować, co możemy zmniejszyć, aby on mógł spokojnie te wydatki pokrywać, jak również, co bardzo istotne, aby udało mu się skumulować troszkę gotówki, aby stworzyć rezerwę. Więc w tym momencie pierwsza zasadnicza kwestia to była weryfikacja posiadanych przez niego zobowiązań, czyli podpisanych umów pod kątem tego, czy można je zmienić, czy płatności można zawiesić, czy można umowę renegocjować, czy można je wydłużyć, czy można też w nich obniżyć koszty. I w tym zakresie udało nam się dosyć wiele rzeczy ustalić i jesteśmy na etapie procedowania zmian. O małych i średnich przedsiębiorstwach, a także o problemach małych i średnich przedsiębiorców rozmawiamy z biurem prawnym MS Signum. Marcin Ślimak, Mirosław Kajstura w studiu Radia Bielsko. Po naszej audycji dzisiaj będzie dyżur telefoniczny. Będziecie mogli zadzwonić i zaczerpnąć poradę, czy też umówić się na spotkanie. A my wracamy do drugiej części audycji już za moment. Jeżeli firma ma już kłopoty, jeżeli pojawiła się ta, nawiązując do terminologii medycznej, choroba, i to poważna choroba, jak działać? Czy jest to uleczalne? Odpowiedź na to pytanie już za chwilę. Pozostańcie z Radiem Bielsko.